Jarosław Bednarczyk i Włodzimierz Konecki nowymi doradcami prezydenta Witkowskiego. Trwa budowa kładki nad ulicą Szarych Szeregów. Uwaga na utrudnienia w ruchu. Nowych 240 miejsc pracy powstanie w Radomiu. Dzień dobry, Artur Molenda. Witam w Dzienniku. Historyk Przemysław Bednarczyk oraz były radny Rady Miejskiej Włodzimierz Konecki zostali powołani przez prezydenta Radosława Witkowskiego na nowych doradców. Bednarczyk ma zajmować się promocją Radomia w kontekście historii na arenie ogólnopolskiej. Natomiast Konecki ma odpowiadać za wdrożenie strategii radomskiego obszaru funkcjonalnego. Oto nowi doradcy prezydenta Radosława Witkowskiego. Podjąłem w ubiegłym tygodniu ważną decyzję, powołując swoich dwóch doradców. Przy czym prosiłbym Państwa bardziej o to, abyśmy ich traktowali jako moich pełnomocników. Formuła doradcy wynika wprost z ustawy o samorządzie terytorialnym. Niemniej jednak panów widzę raczej w charakterze pełnomocników, którzy będą prowadzić dwa bardzo ważne obszary. Radomski historyk, twórca widowisk, inscenizacji i filmów o tematyce historycznej Przemysław Bednarczyk ma zajmować się popularyzacją historii Radomia na arenie ogólnokrajowej. Radom ma kilka bardzo atrakcyjnych wydarzeń w swojej historii, które spokojnie mogą przysłużyć się poprawie wizerunku miasta, podniesienia jego rangi, a są to wydarzenia, które po prostu wpisane są w podręczniki edukacji, podręczniki nauczania historii. I warto je potraktować nie tylko jako nasz taki nieco próżny powód do dumy, ale jako właśnie produkt marketingowy, który warto rozbudować, rozwinąć, pochwalić się nim szerzej. Natomiast były radny Rady Miejskiej, a także były zastępca dyrektora mazowieckiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Włodzimierz Konecki będzie odpowiedzialny za wdrożenie strategii radomskiego obszaru funkcjonalnego i założenie stowarzyszenia bądź związku gmin wchodzących w skład ROF-u. Na chwilę obecną staram się konsultować z Urzędem Marszałkowskim. Mam takowe spotkania już umówione celem zaopiniowania obszaru tego obszaru funkcjonalnego. W ministerstwie też takowe spotkanie mam umówione i też jestem po rozmowach z partnerami z innych miast, którzy już takowe stowarzyszenia utworzyli. Przemysław Bednarczyk oraz Włodzimierz Konecki zostali zatrudnieni przez Urząd Miejski na podstawie umów o pracę. Alarm bombowy w Sądzie Okręgowym w Radomiu. Około 9:00 nieznany mężczyzna zadzwonił do sądu z informacją, że na terenie placówki podłożony jest ładunek wybuchowy. Na miejsce niemal natychmiast przyjechały policja, straż pożarna, pogotowie oraz pogotowie gazowe. Powiadomienie służb to procedura uruchamiana przez prezesa sądu. Po przeszukaniu budynku alarm okazał się fałszywy. W sumie sąd okręgowy nie pracował przez 1,5 godziny. Ewakuowanych było ponad 100 osób, które przez cały czas przeszukiwania budynku stały tuż pod nim. Około 10:45 sąd okręgowy w Radomiu wznowił pracę. Firma Vista z Gdyni kontynuuje budowę kładki dla pieszych nad ulicą Szarych Szeregów w Radomiu. Dotychczas ekipy budowlane pracowały nad przełożeniem instalacji podziemnych, które kolidowały z inwestycją. Cała kładka ma być gotowa do końca września. To przejście dla pieszych było jednym z najniebezpieczniejszych w Radomiu. Jednak dzięki kładce, która w tej chwili powstaje, piesi będą w pełni chronieni. Prace związane z budową przeprawy nad ulicą Szarych Szeregów, jak zapewniają przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, są zaawansowane. W tym momencie kończą się prace związane z przekładaniem sieci podziemnych, które kolidują z tą inwestycją. Chodzi głównie o sieci energetyczne, telekomunikacyjne, a także wodociągowe. Zakończyło się już wkręcanie w grunt pali fundamentowych. Tych pali mostowcy wkręcili w grunt aż 38, 20 po stronie ulicy Żwirowej i 18 po stronie ulicy Radosnej. Te 38 pali będzie stabilizowało podpory tej kładki. Wkrótce rozpocznie się betonowanie fundamentów, jeżeli chodzi o te właśnie podpory. W związku z budową kładki kierowcy będą musieli zachować szczególną ostrożność, przejeżdżając przez ulicę Szarych Szeregów. Ta inwestycja wiąże się z okresowymi, niewielkimi utrudnieniami w ruchu. Kierowcy muszą zwracać uwagę na oznakowanie. Okresowo wyłączamy z ruchu niektóre pasy na wysokości tej inwestycji. Kładka nad ulicą Szarych Szeregów będzie miała 4,5 metra szerokości oraz 41 metrów długości. Wykonawcą całej inwestycji jest firma Vistal z Gdyni.
Koszt wszystkich prac to prawie 4 miliony złotych. Kładka ma być gotowa pod koniec września. 240 nowych miejsc pracy planuje utworzyć w Radomiu firma Stalgast. To efekt porozumienia, jakie przedsiębiorstwo Stalgast zawarło z władzami Radomia. Stalgast to warszawska firma zajmująca się m.in. produkcją mebli gastronomicznych ze stali nierdzewnej czy produkcją urządzeń chłodniczych. Od 2008 roku działa w Radomiu fabryka firmy zlokalizowana w Tarnobrzeskiej specjalnej strefie ekonomicznej, która zatrudnia ponad 200 osób. Te podpisy są gwarancją, że w firmie zatrudnienie znajdzie kolejnych 240 osób. Grupa Stalgast, a w jej imieniu firma Stalgast Logistics, zamierza na wiosnę 2018 roku uruchomić nowoczesny obiekt logistyczno-magazynowy, w którym w pierwszym etapie znajdzie zatrudnienie około 40 nowych osób. W drugim etapie postanowimy wybudować i oddać do użytku obiekt produkcyjno-usługowy, w którym znajdzie zatrudnienie kolejne 200 osób. Budynki Stalgastu mają stanąć na 6-hektarowej działce radomskiej podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Wośnikach. Jedną z ważniejszych kwestii porozumienia z władzami Radomia jest uzbrojenie działki, za które zapłaci miasto. Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja da impuls innym przedsiębiorcom, którzy również swoje plany rozwojowe będą opierali o nasze miasto. Porozumienie między Stalgastem a władzami Radomia obowiązuje już teraz. Firma oprócz uzbrojenia działki ma skorzystać z pakietów przygotowanych przez miasto dla inwestorów. Na koniec mamy jeszcze dla Państwa zapowiedź programu Wyszukani. Tym razem gościem jest Krzysztof Łyżwiński, prezes Stowarzyszenia Budujemy Przystań. Powiedz proszę, jak w ogóle osoby pełnosprawne postrzegają Twoim zdaniem osoby niepełnosprawne? Oswajają się. Myślę, że cały czas, to jest nasza taka misja, żeby oswajać społeczeństwo, zdrowe dzieci w cudzysłowie, z dziećmi z niepełnosprawnościami, po prostu integrować jak najbardziej. Żeby... Ale to nie jest tak właśnie, że bo jeszcze jakiś czas temu ja miałem przynajmniej takie wrażenie, że one są, zwraca się na nie uwagę w jakiś inny sposób i tak dalej. Dzisiaj mam wrażenie, że dużo są się obok zmieniło. Nas, prawda? Dużo się zmieniło. Żeby jakby społeczeństwo także ewoluuje. Społeczeństwo się bardzo otwiera, ale myślę, że to jest ciągła praca. Ja tutaj tak podam taki przykład, że od blisko 3 lat jesteśmy w sąsiedztwie ze szkołą podstawową numer 26, która dosłownie obok miasta, na terenie dawnych szkół agrotechnicznych się mieści. No i pierwsze zdarzenie dzieci ze szkoły 26 z naszymi dziećmi, bo często się spotkamy na stołówce, gdzieś na spacerach i tak dalej, było takie dosyć spięte, czyli te dzieci po prostu zatrzymały się, otworzyły oczy, popatrzyły z boku. No trochę pogadały pewnie przy tym jakoś. Pozastanawiały się, że w ogóle są takie dzieci, takie osoby. A teraz powiem jeszcze naprawdę pełna integracja i pełne zrozumienie. I tym zaproszeniem kończymy to wydanie dziennika. Przed nami jeszcze prognoza pogody. Do zobaczenia. W Radomiu sporo słońca, możemy spodziewać się tylko przejściowego zachmurzenia, a na termometrach 8 stopni. W piątek deszczowo, sporo chmur, ciśnienie będzie rosnąć. Sobota pochmurna z przejaśnieniami, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 7 stopni.